Witam drogie strzelcy na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie niosą dla strzelców na ten tydzień. Co też Wam pokażą karty. Tak, jestem w innym miejscu, ale słuchajcie, już nie będę tłumaczyła, po prostu muszę tu być. Muszę tu być w tym kąciku. Nie będę w innym, tylko w tym kąciku. Nie. Dobrze, co dla strzelca niesie tydzień? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i karta ostatnia, król mieczy. Zobaczymy, z czymż też jest związany ten król mieczy. Koło fortuny, szóstka denarów, umiarkowanie, dziewiątka kielichów, stabilizacja, czwórka buław, szóstka kielichów, siódemka, słuchajcie, denarów. I, czyli tak, coś finalizujecie, drogie strzelce, w tym tygodniu. No, najpiękniejszy kar, powiem tak, strzelce, na cały horoskop, jaki stawiam dzisiaj dla wszystkich znaków waszych, jest po prostu no, perfekt. Perfekt, to jest takie, no, tydzień tak jakby należał do strzelców. Mamy koło fortuny, czyli tak naprawdę, jeżeli praca, no to idziemy do pracy, tak? Jeżeli zaległe pieniążki, to pieniążki przychodzą, zatrzymujecie umiarkowanie, czyli nie tracimy czegoś, tak, ze swojego życia. Dziewiątka kielichów, z czegoś się cieszymy, jest zachowana stabilizacja, czyli tak naprawdę jesteście w tym tygodniu, słuchajcie, moje drogie strzelce, jesteście zwycięzcami, możecie sobie pozwolić na marzenie, na sięgnięcie po pomysły z dawnych lat, z dawnych, z przeszłości, sięgnięcie po nie, tak naprawdę stworzenie czegoś dzięki zasobom, dzięki temu, że tak jakby odłożyłam, tak, ale ja tutaj sobie powalczyłam, ale też jednocześnie jest spełnienie, słuchajcie, spełnienie, jeżeli chodzi o króla mieczy, a król mieczy mówi o tym, że sprawy spadkowe, sprawy sądowe, wszelakie być może w sprawy urzędowo, takie sądowe, są, powinny być w tym tygodniu na waszą korzyść się odbyć, moi drodzy, i będzie zachowane umiarkowanie, mało tego, dzięki temu będzie zachowana jakaś stabilizacja, coś stworzycie, będziecie mogli zrobić jakieś podłoże, czyli cały tydzień dla strzelcy będzie, słuchajcie, opiewał w pieniążki, dobrą zabawę, znaczy dobrą zabawę, dobrą energię, czyli nic złego, tak naprawdę nic złego się u was, moi drodzy, nie zadziewa, a wręcz bym powiedziała, że przychodzą dobre wiadomości, przychodzą dobrzy ludzie, przychodzi do was dobry los, czyli tydzień należy tak naprawdę do was, moi kochani. Jedyne co, to dbajcie o to, żeby dużo pić. Nie wiemy, tutaj karta pokazuje, pijemy, uzupełniamy, słuchajcie, płyny lub odwrotnie, nie pijemy za dużo płynów, żeby zachować równowagę i umiarkowanie, bo tutaj jest ta dziewiątka, czyli też może być pokuszenie się o hulaj dusza, piekła nie ma, także gdzieś tam sobie pofolgujemy i będzie, no ale nic z tego tytułu złego się nie zadziewa. W każdym bądź razie stabilizacji, drogie strzelce, wam w tym tygodniu nie brakuje, sprawy urzędowe po waszej myśli, być może ktoś odda jakiś dług, bo koło fortuny i szóstka kielichów mówi nam o długu, czyli coś tam zostaje, słuchajcie, zwrócone, ale pieniążki, na które czekałyście, są, jeżeli praca, to praca wykonana i dobrze zogniskowana, są nowe pomysły dla tych, którzy mają swoje działalności, są jakieś pomysły, wejść na jakiś pomysł, który może przynieść, słuchajcie, satysfakcję, tak, ale ogólnie sporo szczęścia u strzelcy, nie ma gderania, nie ma w małżeństwa, wszystko ok, nawet bym wręcz powiedziała, że przypływ czegoś fajnego, no tutaj może być nawet, moje drogie strzelce, te produktywne strzelce, no to możecie mieć, macie siódemkę denarów i tutaj może oznaczać też ciążę, tak, że będzie ta ciąża, że może być dzieciątko, że może być poczęte, być może urodzone, że niedługo się urodzi, ale ogólnie powiedziałabym, że bardziej do poczęcia, że macie tutaj zielone światełko do poczęcia, moi drodzy, ale w każdym bądź razie przez cały tydzień jest coś, że idziecie zgodnie z prawem, idziecie zgodnie z prawem, jest to dobrze postrzegane, tak naprawdę coś uda wam się, coś w każdym bądź razie, moi drodzy, coś, co wprowadzi was na koło fortuny, na tak jakby na cały tydzień dobrego losu, o tak bym powiedziała, moi drodzy, bardzo fajne karty, tu nie ma co czytać, jeżeli chodzi o zdrówko, to zdrowienie, jeżeli coś, to jeżeli choroby, to powiem tak, jeżeli jakieś reuma, to idealne, bo tutaj mi się pokazują, słuchajcie, stopy, pokazują mi się kostki, pokazuje mi się ręka, nadgarstek i pokazuje mi się łokieć, to czyli to odchodzi do lamusa, jak to się mówi, przestaje boleć, zdrowiejemy, zdrowiejemy
jesteśmy, zachowujemy równowagę i wręcz bym powiedziała, że wszystko idzie do góry, czyli zdrówko idzie do góry, ono nie idzie do dołu, nie pada, tylko samopoczucie staje się lepsze, moi drodzy. Jeżeli zabiegi, no to w tym tygodniu, jeżeli jakiś zabieg, który miał być przeniesiony, to on się jednak w tym tygodniu może, moi drodzy, okazać, że może się okazać, że on w tym tygodniu będzie, ale nie bójcie się, bo to są same piękne karty, czyli tak naprawdę, moi drogie strzelce, tydzień należy, moi kochani, do Was. Pozdrawiam serdecznie, hej pa!